Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę robił domową konserwę z szynkowara. Słuchajcie, jest na rynku mnóstwo różnych konserw. Ceny wahają się od 5 do 10 zł, czy nawet do 15 zł za 300 gramów. No, tu ja nie będę w to wnikał. Takie konserwy, słuchajcie, naszpikowane są przeróżnymi dobrociami typu E. Oczywiście jest to przenośnia. Dosłownie po kilka takich uszlachetniaczy, jak ja bym to nazwał, jest dodawane. Do tego jeszcze, kurczę, nie wiemy, co tam się znajduje, co tam jest zmielone. Dzisiaj będę robił taką domową, pyszną, delikatną konserwę. Mam tutaj karkówkę i mam tutaj łopatkę. I z tego dzisiaj zrobimy. No i szynkowar. I właśnie kilka słów na temat szynkowara. Zobaczcie, ja tutaj mam taki szynkowar 3 kg. Mięso będę mielił na grubych oczkach maszynki do mięsa. I wiecie, tak jak są w komplecie, tam nie wiem ile to ma milimetrów. Nieważne. To są domowe wyroby. Najpierw musimy mięso pokroić. Tak, żeby się zmieściło, wiecie, do maszynki. Będziemy robili kanapki dla siebie do pracy, bo to się przecież urlopy pokończyły. Będziemy robili dzieciom na kanapki, więc warto sobie taką domową konserwę przygotować samemu. Naprawdę wiele czasu to nie zajmuje, a mamy pewność to, co dajemy naszym maluchom, czy sami jemy. Pokrojone mięso mielimy. Do miski najpierw wlewam bardzo zimnej wody. Tak mniej więcej szklankę. Do wody wsypuję 70 gramów mąki ziemniaczanej. Dodaję również 48 gramów soli. To jest zwykła sól. I dodaję 2 łyżeczki sody oczyszczonej. Soda sprawi, że mięso będzie bardzo delikatne, pulchne. Dokładnie wymieszajmy i możemy wszystko wlać do naszego mięsa. Dodam również świeżo roztartego czarnego pieprzu. Tak mniej więcej płaską łyżkę i to wszystko. To jest, wiecie, prosty, podstawowy przepis bez udziwnień. I dokładnie wyrabiamy mięso. Mięso będę wyrabiał mniej więcej 5 minut. Ono musi być bardzo dobrze wyrobione. Tak jak na kiełbasę. No i mięso mam wyrobione. Zobaczcie. Ono się strasznie teraz ciężko wyrabia. Mięso teraz wstawiam do lodówki na mniej więcej 5-6 godzin. A w zupełności wystarcza. Jeżeli ktoś będzie to robił na przykład w godzinach popołudniowych, to warto zostawić do dnia następnego. No i dobra, mięso przeszło sobie przyprawami, więc możemy zacząć upychać je do naszego szynkowara. Razem z szynkowarem są takie, wiecie, specjalne woreczki, a jak się skończą, bierzemy taki, wiecie, woreczek do pieczenia mięsa. Wykładamy w środku. I teraz bardzo mocno upychamy mięso. Tak, żeby pozbyć się jak najwięcej powietrza. No i mięso mam w szynkowarze.
Teraz zamkniemy woreczek. Sprawdzamy, czy jest dobrze zamknięty. Jest i teraz tak. Termometr do środka. Wygląda to tak. No i teraz wstawiamy do garnka z wodą, która ma mieć mniej więcej 80-85 stopni, a nasza konserwa w środku nie więcej jak 75 stopni, nie mniej jak 72. A więc do dzieła. Aha. Podstawka najpierw. Żeby odizolować bezpośrednią temperaturę, wiecie, ogień od tu od spodu. No i teraz jaki czas parzenia? Ja będę parzył mielonkę 3 godziny, tak jak już wspominałem. Temperatura wody między 80 a 85. Jak się nam podniesie, musimy albo odebrać trochę tej gorącej i wlać zimnej. Po prostu musimy regulować. A temperatura w środku, w mielonce nie powinna przekroczyć 75 stopni. Jak już będzie gotowa, po 3 godzinach należy wyjąć z wody, poczekać aż przestygnie do temperatury pokojowej i później możemy schładzać w lodówce przez kolejnych kilka czy kilkanaście godzin i nasza mielonka będzie gotowa, a więc do zobaczenia. No i moja konserwa schłodziła się przez całą noc i jest gotowa do spróbowania, więc otwieramy. Wyciągam termometr. Ło, jak strzeliło. Się galaretka taka zebrała i to się poprzylepiało. I wyjmujemy, jak się da. Wychodzi. Do tego są te woreczki. Ależ to wygląda jak prawdziwa mielonka. Wow. Spójrzcie tylko, spójrzcie. Jaki mam mielonkowy, cudowny blok. Ja to zrobię w ten sposób. Jedną połowę sobie zamrożę, a drugą połowę będę jadł. Zobaczcie. To jest mielonka mojego wykonania. Wow. Zobaczcie. Prawdziwa konserwa. Domowa konserwa. Zobaczcie. Smakuje jak ta z tych puszek. Tyle, że konserwantów brak. Wow. Po prostu jest niesamowicie pyszna, krucha, delikatna. I nie potrzeba
I w tym przepisie ja nie używałem zbyt wiele przypraw, ale wy możecie dodać cokolwiek wam się podoba. Jest cudowna. Zobaczcie, teraz taki cieniutki plasterek, jak na kanapki dla dziecka, zobaczcie. Widzicie? Nic się nie rozwala, a jest kruchutka. Pyszna. Wow. Czy można to porównywać z konserwami z puszki? W jakiś sposób pewnie tak, ale tutaj jest więcej E niż z samej tej puszki. Ale piechota. To jest prawdziwa domowa wędlina. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film, no i życzę wam smacznego. Wow.